No nie, no dla mnie można powiedzieć, dobrą karze, jeżeli nie ma żadnych sytuacji, bo w pierwszej połowie no, było tam jeden, było jeden strzał, jeden wyjście na przedpolu, a tak no, w drugiej połowie no, trochę zmarzłem, ale na drugą połowę wyszliśmy bardziej tacy jeszcze bardziej zmotywowani, było widać, mieliśmy sytuację, stworzyliśmy sobie, tak można powiedzieć, dogodne, no ale szkoda, że tak w końcówce, ale takie mecze naprawdę jeszcze bardziej cieszą i w końcówce jeszcze liczbamy, no, tym bardziej nas jeszcze bardziej, tak jak mówię, no, cieszą nas bardziej niż strzelisz na początku i potem się męczysz i czekasz do tego gwizdka. Tu jednak coś stwarzaliśmy, coś kreowaliśmy i w końcówce bramka, którą strzelił Sebastian, no, ucieszyła nas. No, mówię, no i teraz możemy spokojnie wracać do Wrocławia i cieszyć się. Znaczy się, szczerze mówiąc, no, jak i Pogoń, tak i Zawisza, no, trochę nas pokopali. No. Są tego w ostatnim meczu z Pogonią, są tego kontuzje, dzisiaj też paru chłopaków jest kopany, no ale mi się wydaje, że to na to bardziej powinni zwrócić też sędziowie uwagę, no bo gra polega na graniu w piłce, a nie kopanie z tyłu po nogach, ale mówię, to już nie nasza działka, tylko że to nie jest współczesny futbol, nie? Po prostu mamy więcej grać tą piłką, a nie kopać się po nogach. Musimy więcej mieć do siebie szacunku, bo piłka nie polega na kopaniu się w nogach, tylko graniu w piłkę.